Cześć, witam Was. MayApple w kolejnym odcinku MayApple Daily. Dzisiaj dobra okazja, żeby porozmawiać o awaryjności sprzętu. Pisaliśmy dzisiaj na MayApple o Steingate, aferze związanej z plamami i tak naprawdę z problemami z warstwą antyodblaskową na ekranach MacBooków Pro z wyświetlaczami Retina. Widziałeś, Tomek, jak to wygląda? Paskudnie, co? Tak. Widziałem. Mało tego, ja jeden taki przypadek znam osobiście. Udało nam się załatwić to na gwarancji z tym MacBookiem, natomiast tam był dodatkowo problem z podświetlaniem matrycy, także to zostało uznane jako problem podświetlenia matrycy, a wadę. Ten StainGate, który teraz mamy, ta wada jakby została zakwalifikowana jako uszkodzenie mechaniczne, także z samym tym nie dalibyśmy rady tego MacBooka wymienić. Na szczęście mm -hmm. w nieszczęściu, że tam jeszcze był problem z podświetlaniem matrycy i udało się komputer wymienić. Znaczy matryca została wymieniona, nie cały komputer. Natomiast no, tutaj jest, tak jak patrzę na tej stronie, została taka specjalna strona założona, StainGate.org. I tam jest ponad 1000 osób, które już jakby podpisały się. 1049 osób, które, które ten problem dotknął. Ja powiem szczerze, jak, to, jak oglądam te zdjęcia, no to ewidentnie tutaj widać, że. Problem może leżeć po dwóch stronach dla mnie. To niekoniecznie musi być problem samego Apple, bo warstwa ochronna jest, jest warstwą nałożoną. Nie wiem, czy to jest natrys nat... w formie na... poprzez natrysk, czy w jakikolwiek inny sposób jest ta warstwa specjalnej substancji nałożona. No i teraz, jeżeli będziemy ten ekran wycierali, w mocno, ludzie wycierają mikrofibrą, okazuje się, że mikrofibrą właśnie no. ścieleczkami z mikrofibry nie powinno się tego robić, tylko z ich czy jakiejś innej w ogóle jeszcze substancji, która podobna jest. Mhm. Tylko generalnie tymi ściereczkami, które do, 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 dokłada do MacBooków, generalnie do, do sprzętu właśnie Apple. No i być może problem, problem, myślę, że trochę po części z tego wynika, a także po części z, z zastosowania różnych środków do czyszczenia. Tak, ekranów. tylko zauważ, że można problem kupić... dotyczy tylko MacBooków Pro Retina, nie dotyczy yy, starszych MacBooków, ani nie dotyczy Air, no bo mają inną warstwę odblaskową. No właśnie, Zauważ, że, że, stare, że, że stare, wiesz, stare MacBooki Pro. Ja, na przykład, no ja mam cały czas 13-calowego, one, one w zasadzie tej warstwy odblaskowej nie miały i tam po prostu w, po, pracując po, w, w ostrym świetle, to można było używać ich jako lusterka. Ja jeszcze, jeszcze dawno temu, jeszcze ten, testując różnego rodzaju komputery, przede wszystkim Mac, MacBooki, to robiłem taki właśnie test lustra, że stawiałem je w taki sposób, że po prostu e, robiłem zdjęcie kilku komputerom, między mojemu wtedy MacBookowi Pro 13-calowemu i po prostu patrzyłem, jak, te, jak, jak ten ekran się odbija. I, no, I tutaj na przykład zdecydowanie lepiej radzą sobie MacBooki R, które nie mają tej, tej, nie mają szyby, i nie tej... no potrzebna jest ta warstwa odblaskowa, chociaż ekran jest glosy, czyli jest odblaskowy sam w sobie, ale on jednak nie odbija w takim stopniu światła jak ta szyba ochrona. Tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, na no, ekran jest mniej chroniony, bo ta szyba w MacBooku Pro, czy tym obecnym, czy tych starszych, to jednak ten ekran dość dobrze chronił, a ja wiem po sobie, że pewnie gdyby ten obecny mój MacBook Air przeżył to, co ten mój MacBook Pro 13 przeżył, to nie wiem, czy ten ekran. W tym erze, by dalej był w, tak, w takim stanie jak jest teraz, czyli w, w, w perfekcyjnym. E, więc wiesz, więc to jest tego typu problem. Ja, ja powiem szczerze, że ja, oglądając ten system, ja przypomniałem sobie moje własne doświadczenie tego typu. Zostało e, sprzed ponad 15 lat, niemalże, tak około 15 lat temu, kupiłem sobie monitor CRT, bo wtedy de facto chyba jeszcze nie było, nawet w 2000 roku nie było jeszcze monitorów LCD dla komputerów stacjonarnych, może były, ale były bardzo drogie. Kupiłem sobie wielką taką kolubrynę neka 17-calowy. E, e, świetny monitor. E, no i też zacząłem go dość, dość regularnie czyściłem skórz z, z jakichś tam, nie wiem, odprysków, kichnięć, różnych innych rzeczy. Wiadomo, co się na monitorze znajduje po jakimś <grym> czasie pracy. Nie, nie, myślę, że nie jestem tutaj wyjątkiem. Więc no, trzeba to czyścić. I czyściłem to właśnie jakąś, jakąś matką, jakimś, jakimś środkiem do czyszczenia ekranów i dokładnie to samo się zaczęło z tym komputerem dziać. Znaczy z tym z ekranem. Dokładnie mhm. takie same, z tym monitorem. Dokładnie takie same, takie same efekty. Też w pewnym momencie po prostu te plamy, plamy, rysy były już tak mocne, że, ty, że na tym komputerze w dzień się nie dało pracować. Po prostu nie dało. I co ja zrobiłem w końcu? Tam myślałem, zastanawiałem się co zrobić chyba przez kilka tygodni. W końcu co zrobiłem? Wziąłem mocną taką twardą szmatkę, nie papier ścierny, ale szmatkę Płyn do czyszczenia właśnie ekranów I co? I całą tą warstwę, pozostałą tą warstwę antyodblaskową zlikwidowałem. Po prostu zlikwidowałem, wytarłem po prostu do, do czysta ten monitor, w sensie zlikwidowałem tą całą warstwę I potem jeszcze przez kilka lat na nim pracowałem, oczywiście to był monitor Stacjonarny, duży, wielki monitor, więc mogłem sobie go tak ustawić, żeby ta po prostu Ta warstwa odblaskowa de facto nie była mi potrzebna, tutaj mamy Do czynienia z, monitor z ekranem Komputera przenośnego, więc to jest problem, ale wiesz o czym Zostawmy już te monitory. Chodzi o to, że ten komu... Apple ma generalnie problemy z tego typu, z swoimi urządzeniami różnego typu. No ostatnio ruszył program na wymiany kart graficznych czy, czy płyt głównych w, w MacBookach Pro tam z lat 2011-2013. W tym MacBookach Pro Retina, chyba 15-calowych, 15 bo się tam sypały karty graficzne. I przez kilka lat ludzie. Dopominali się o to, żeby to było wymienione. Były też petycje i takie, że nie wiem, czy pamiętasz. Znaczy, ten, ten... Pamiętam to już Apple dość, znaczy może nie często, ale to, to nie jest pierwsza czy druga akcja, taka nazwijmy to serwisowa. Przez... Gdzie są w... Zresztą o, ty, o, tych, o, tych, o tych ekranach Tutaj mamy taką samo blogu akcję na Majapach. Tutaj serwisową, jeżeli chodzi o baterie w iPhone'ach 5. Także takie, takie no tak. rzeczy się... Przyciskich przyciski tak, Home do, w iPhone'ach 5 dokładnie. też. Także takie rzeczy... Znaczy nie Home, tylko te Sleep Power. Tak. Takie rzeczy się zdarzają. To jest podobnie jak z, producent, z producentami samochodów, tak? Też niejednokrotnie. E... Czyżby BMW miało jakieś wtopy tego oczywiście, typu? Oczywiście, że tak. Tutaj nie, nie ma producenta, który, który by czegoś takiego nie, nie zaliczył. Mówię o takich producentach, którzy, którzy robią masówkę. Także. Takie rzeczy się zdarzają. Dobre jest to, że producenci nie próbują się wymigać, jeżeli taki problem powstaje, tak, tylko... No na, na, razie, na razie Apple się próbuje tak, właśnie wymigać. ale ja myślę, że to się skończy wielką akcją serwisową, właśnie wymianę ekranów i tutaj... Nawet tu jeszcze nie wiem czy nie będzie, czy to będzie wymiana ekranów czy tylko tych szyb ochronnych, bo ja nie wiem czy one są połączone razem, bo jeśli są to faktycznie... Bo to, ta, ta warstwa jest na tej szybie, która chroni tak, tylko ekran. A ta szyba może być klejona z ekranem, wiesz? No tak, faktycznie. To tutaj to prawda. prawdopodobnie Masz całe raz. matryce będą musiały zostać wymienione. No właśnie, no właśnie. Ale mówię, jeszcze wiesz, ja tak sobie chciałem podsumować, pomyśleć o tym, ile tych akcji było. Bo tak, no mamy teraz ten problem z tymi karty graficzne. Um, karty graficzne. Teraz te, te warstwy odblaskowe, przycisk y, Sleep Power. W iPhoneie 5, Baterie. bateria w iPhone 5, antena gate, czyli jak Apple dodawało do iPhone'ów 4 y, bumpery, żeby, żeby je odpowiednio można było trzymać. Ja zresztą jeszcze cały czas mam teraz, to jest już komputer mojego starszego syna, mam białego MacBooka, który cały czas kwalifikuje się do naprawy, bo ma pękające, obudowę. Popękaną, pękające obudowy w MacBookach, one są, ta część z klawiaturą, taka nakładka w obudowie no, z klawiaturą, case, tak ona tak tam się. Tak, ten top case się tam roz, roz, rozsypywał, ma faktycznie mam ten komputer taki trochę obgryziony. Aż znaczy tak wygląda, jakby był obgryziony, bynajmniej, oczywiście go nie no, obgryzłem. Był taki lifehack, żeby sobie takie podkładki gumowe nakleić na, tak, na klapę tak. monitora, i wtedy, bo tam chodziło o to, że, że klapa monitora miała taki, taki, taką wypustkę jakby plastikową, która zabezpieczała. Ekran przed stykaniem się z klawiaturą no i zniszczeniem ekranu. I, a jedno, jedno, jednocześnie pusty... wpychała tą klapę. Tak, one uderzały, uderzały. Bo klapa jest, hmm. był, już w tych białych MacBookach była klapa jakby magnetyczna, ona się przyciągała, także hmm. każde zamknięcie powodowało takie lekkie trzaśnięcie tą klapą. No i później hmm. na TopCase e, pojawiały się pęknięcia. No i w końcu te, te kawałki, te kawałki materiału odpadały. Dokładnie. No i to, to dość nie, no nie, niezbyt, niezbyt sympatyczne doświadczenie. No faktycznie no tych, tych akcji wymiany było. Ja trochę. pamiętam, właśnie, ja ale... pamiętam hmm. chyba nawet były akcje jeszcze za czasów Powerbooków G4. Nie pamiętam już teraz o co chodziło, ale na pewno Powerbooki G4 też miały jakąś akcję serwisową właśnie. Albo z płytami głównymi coś było, albo z kartami graficznymi. graficznymi. Mhm. Mm no jest, to, jest to problem na pewno myślę, że nie tylko Apple, chociaż o innych filmach tak, tak bardzo się aż, aż nie słyszy. Bo tema, o tym, temat, bo może... temat Apple jest wiadomo, nośny. Mm -hmm. no, no tak, to prawda. No ja pamiętam, że samochodami były różne jakieś takie, bo wspominałeś samochody. pamiętam, że jakaś, jakiś francuski producent samochodów. Yy, seria wyprodukowana na rynek brytyjski z kierownicą z prawej strony była tak zrobiona, że. Yy, pedał gazu, dociskał jakiś tam zbiorniczek z jakimś tam, z paliwem, czy z czymś, czy jakiś kabel, y, który płynęło paliwo i powodował jego po jakimś czasie przetarcie, bo oni po prostu przełożyli tylko kierownicę na drugą stronę i pedały, a jakby reszta została bez zmian i okazało się, że i tam były, jakieś... no różnego typu wiem, że były, były, były problemy z samochodami, no ale no mówię, no tutaj faktycznie trudno y, Samochód, bo to jest, samochód mas... jest dużo bardziej skomplikowanym urządzeniem, jeżeli mhm. chodzi. No i przede wszystkim mhm. mała wada w samochodzie, nie wiem, powiedzmy, w układzie hamulcowym mhm. może zaważyć na, na tym, że przeżyjemy bądź nie taką przejażdżkę. No tak. Tutaj w tym przypadku to no tak, tutaj... jest bardziej dyskomfort, tak? Uniemożliwienie powiedzmy pracy, ale e, no, nic, nam, no tak, nic no nie... nam prosto w twarz. Nic nie nam nie wybuduje. grozi. Dokładnie, dokładnie to prawda. Eee, no dobra, eee, to co ja z mojej strony chyba polecam wszystkim, którzy mają te MacBooki Pro z wyświetlaczami Retina, żeby jednak sprawdzali jakimiś siereczkami czyszczą ekrany, no i może żeby nie niezbyt mocno jeszcze rowali, eee, bo szkoda. szkoda nerwów, Szkoda nerwów, bo szkoda nawet szkoda jeżeli nerw... Apple to <laughs> zakwalifikuje i zrobi jakąś akcję, to po pierwsze to potrwa, to nie jest tak, że załatwimy mhm. sprawę w tydzień. A po drugie, no jednak, też się pozbędziemy komputera na jakiś czas. A do, a do czasu ogłoszenia takiej akcji będziemy się męczyli z, z takim uszkodzeniem, można to nazwać. Ja myślę, osobiście myślę, że, że to się skończy wielką akcją serwisową. No, miejmy nadzieję, bo myślę, że na to, na to liczą osoby, które, które już mają. Oczywiście, tutaj tego typu mamy na razie. Ponad tysiąc przypadków, ale w skali całego świata to jest, to jest. Ja myślę, że jest ich więcej, tylko nie każdy się jeszcze zgłosił, albo nie każdy, A, jakby. No, bo, no nie, nie, nie dojdzie o tym, żeby... nawet, nie wiem, 10 tysięcy. To jest nic, dla Apple wymienić taką mm. ilość matryc, to jest. Żaden problem. Ani mm. finansowy, ani logistyczny, żeby, żeby coś takiego ogarnąć. No miejmy nadzieję, zobaczymy. Dobra, dzięki, słuchaj, dzięki serdeczne. To był kolejny odcinek podcastu wideokastu codziennego My Apple Daily. Vloga. Trzymajcie się. <grymne> Vloga. <grymne> dokładnie. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć.